Utopiliśmy kamerę. Utopiliśmy telefon. No szku... Przyjaciel mi napisał, że jeszcze mam sporo sprzętu do utopienia. Było to bardzo pocieszające i w jego stylu. I to jest prawda. Tak naprawdę są to rzeczy materialne i nadal jestem wściekły, że straciłem i telefon, i kamerę, i gdzieś tam mnie to boli. Ale przekujmy to w coś naprawdę wartościowego, więc zróbmy vloga o tym, co w podróży idzie nie tak i jakie rzeczy nam się przytrafiają z tych negatywnych. Zacznijmy od tego, co straciliśmy podczas tej podróży. Lista tych rzeczy jest bardzo długa, a że mam dużo materiału z Tajlandii, to wam ją trochę przybliżę. Na liście znajdują się dwa GoPro, laptop, telefon, kilka sztuk baterii, 5 par butów, niezliczona liczba koszulek, przedłużacz utopiony w miodzie, a i w ostatnim czasie w pralni ukradziono nam sukienkę. Znaczy na talii, swoją nadal mam. Wartość strat od początku podróży przekroczyła kwotę pięciocyfrową i nie zawsze jest to wina pechowej sytuacji. Czasami to po prostu była moja głupota. Nie mogę się trochę pogodzić ze stratą GoPro. No i utopiliśmy kamerę, woda dostała się do środka. Nie tylko ze względów finansowych, ale ze względów też takich, że nie będziemy w stanie pokazać tych wszystkich wspaniałych podwodnych ujęć. Ale, bo chcieć to móc, przerobiłem swój niewodoszczelny telefon oklejony taśmą montażową i zapatrzyłem się w taki oto czterokrotnie przepłacony woreczek z reklamą tutejszego piwa, który nie sprawuje się za dobrze w zlewie, więc taśma montażowa, mam nadzieję, że uratuje telefon. Po prostu... No muszę to nagrać. Okej, tak wygląda gotowy zestaw nurkowy. Ja wiem, ujęcia nagrane telefonem, ale coś się wymyśli. Ciekawe jak wyjdą. No więc nie udało się, utopiliśmy telefon. Wyruszając z taką wyprawę, trzeba z góry założyć, że dużo rzeczy się zniszczy. Publiczne pralnie zrobią z waszych ciuchów totalne szmaty, plecaki będą rzucane kilkaset razy, a i wam nie zawsze będzie się chciało o to wszystko dbać. Zwłaszcza kiedy będziecie zmęczeni. A już na pewno na waszym ekwipunku nie będzie zależeć nikomu w środkach transportu. I tak na przykład mój plecak kiedyś przez 3 godziny jechał w rozlanym oleju. Możecie sobie wyobrazić, jaką miałem minę, kiedy go odbierałem. Więc często nie warto kupować nowych rzeczy. Warto dać szansę tym starym, zużytym koszulkom. Niekoniecznie brać laptopa. A jeżeli coś się wydaje, że będzie super przydatne, to tak naprawdę pewnie i tak można to kupić na miejscu, a niekiedy nawet i taniej niż w Polsce. Ja na przykład miałem ze sobą gwizdek na złodzieja, który i tak cały czas nosiłem w plecaku. No ale nad tym wszystkim króluje aspekt, który zawsze przebije się przed każdą podróżą. Kradzieże. Najbardziej popularny argument, który ma was zniechęcić do podróżowania, to to, że jest niebezpiecznie. Zakradną się do was, okradną was, wyrwą wam wątrobę i w ogóle was zabiją, nieważne gdzie pojedziecie. To wszystko usłyszycie od przyjaciół, od rodziny, od osób bliskich i znajomych. Niektórzy, bo was kochają, niektórzy powiedzą to, bo są po prostu zazdrośni. A co ja o tym myślę? Ja mam takie swoje jedno zdanie, które zawsze używam. Jak masz pecha, to palec w dupie złamiesz. I taka jest prawda, jeżeli nie wiesz jak się zachowywać, nie jesteś przygotowany, wyrusz tą podróż, w ciągu kilku dni naprawdę wykształci się w tobie pewien instynkt, który pozwoli ci lepiej wyczuwać złe sytuacje. Coś więcej o tym? Instynkt przetrwania niczym łowca czający się na zwierzynę, czy może raczej przerażony szczeniaczek. Myślę, że wielkie wyprawy to też wielkie niewiadome, ale nie pod tym względem, że nie wiecie co was czeka, tylko bardziej pod tym, że nawet sami się nie znacie, ponieważ żadne vlogi i żadne blogi nie oddają tego, jak możecie się zachować podczas różnych sytuacji. W Ameryce przez pierwsze dni wkładaliśmy klocek blokujący pod drzwi, ponieważ obawialiśmy się, że ktoś nam wejdzie w nocy, paszporty chowaliśmy w materac albo przy pasie nosiliśmy nóż. No bo przecież dla każdego jesteśmy potencjalnym białym celem. Gringosem, którego trzeba okraść. Jest to absolutnie bzdura. Trzeba zachować zdrowy rozsądek, bo inaczej stracicie tak naprawdę całą przyjemność z tej podróży. My trzymaliśmy się jednej żelaznej zasady.
Jeśli ktoś mówi, nie idź tam, to znaczy, że jest niebezpiecznie i tam po prostu nie śliśmy. Bo jak lokalz mówi, że ma obawy, żeby się tam zapuszczać, to tym bardziej turysta może mieć problem. I tyle. Autentyczność znajdziecie na każdym rogu, a pakowanie się wszędzie z kamerą to zły pomysł. Przecież w niektórych państwach, jakie odwiedzicie, wasza kamera będzie warta tyle co roczna, jak nie kilkuletnia pensja przeciętnego zjadacza chleba. Po co kusić? Trzymać plecak przed sobą, mieć ograniczone zaufanie, a w tym wszystkim zachować rozsądek. Problemy same się znajdą w najmniej spodziewanym momencie. Jeżeli uwielbiacie jeździć na skuterach, to w Koh Phenang na pewno znajdziecie coś dla siebie. Poza tym jest to najlepszy środek transportu. Możecie sobie tu zatankować na przykład z dystrybutora, albo tutaj wziąć buteleczkę benzyny prosto ze straganiku. Ale czemu ja wam to mówię? Dlaczego benzyna? Otóż wyspa Koh Phenang ma kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych i co mnie bardzo ciekawi, ceny tutaj niewiele się bardzo od siebie różnią. Mam na myśli to, że na wyspie panuje pewna solidarność cenowa, zmowa cenowa, co jest naprawdę unikatowe podczas podróży. I tutaj właśnie zatrzymamy się na finansach, ponieważ naprawdę bardzo rzadko się zdarza podczas podróży, zwłaszcza Azji, że ceny są umiarkowane. Trzeba się oczywiście wykłócać, negocjować. Trochę wiecie o tym, że ja tego nie lubię. Ale co mnie ciekawi, to jak finanse potrafią wpłynąć na wasze podróżowanie. Jak bardzo potrafi to was zdenerwować, że ktoś was próbuje orżnąć. I jakie my mieliśmy doświadczenia negatywne w finansach? Posłuchajcie. Nie palicie, a trafiacie w miejsce pełne palaczy. Wydaliście fortunę na wycieczkę, a dostajecie kanapkę z drzemem. Albo na przykład wycieczka ulega modyfikacji jak w Kaosok i zamiast pływać w jaskiniach idziecie na spacer z pijawkami. Kaosok, wejście do parku kosztuje za dwie osoby 70 zł i Natalia się stresuje, bo czekają na nas pijawki. Ale myślę, że to będzie fajna przygoda. Troszeczkę króciutko zostajemy w Kaosok, ale mamy znowu farta pogodowego. Póki co, nie kraczę. Mamy piękną pogodę, wczoraj lało, przedwczoraj lało. Nie, że jestem przerażona, bo podobno występują tutaj właśnie pijawki i co z tego, że mówią, że nie przynoszą żadnych chorób zakaźnych ani bakterii, jak kurde, no na pewno nie jest to przyjemne uczucie, jak ci się taka przyssie. Kiedyś taksówkarz Cusco podwoił nam cenę przejazdu, bo mimo tego, że pokazaliśmy mu wyraźnie na mapie, gdzie on ma jechać i on w ogóle urodził się w tym mieście, to on nie miał pojęcia, że to jest tak daleko, no ale że skoro jedziemy, to pewnie damy się naciągnąć na podwójną stawkę. To akurat w sumie zdarzyło się nam już parę razy. Inny przypadek? Dopłata za to, że samochód jest brudny, bo musiał jechać po piaszczystej drodze. Albo: panie, poczeka pan 5 minut i już jedziemy. No i tak minęły 3 godziny. Często się to zdarza podczas nie do końca domówionych przejazdów. No i co? Wtedy zostaje wam tylko zachować spokój, ciszę, zacisnąć pięści i ja wiem, że w głowie przelatuje wam scenariusz pod tytułem 100 sposobów na zakopanie ciała, ale no niestety, musicie zachować spokój, ponieważ agresja czy gniew naprawdę przysporzy wam mnóstwo problemów. Ponieważ nie jesteście w swoim kraju, a lokalsi bardzo dobrze wiedzą, jak wykorzystać tą przewagę. Po zaskakująco dobrym posiłku, bo z reguły na wycieczkach dają ryż z kurczakiem, jesteśmy na takiej pływającej wiosce i z niej udajemy się w dalszy etap, który miał być nurkowaniem w jaskini, nurkowaniem, pływaniem w jaskini. Okazało się, że stan wody tak bardzo się podniósł, że jaskinia została anulowana i teraz podobno wybierzemy się na 1,5-godzinny spacer po dżungli, w tym na przejście wodospadu. Ja bardzo wodospady lubię. Trochę mi żal tego, że nie ma jaskini, natomiast Natalia się cieszy, bo się nasłuchała przed chwilą opowieści o tym, jak pijawki wysysają krew, a ona była taka przerażona i teraz ma wielką ulgę, bo nic nie będzie wysysane z jej nóg. W
uśmiech, dziękuję w języku danego państwa i po prostu zróbcie po swojemu, pytając 5 kolejnych osób o rozwiązanie waszego problemu. Oczywiście nie wszyscy ludzie tacy są, nie przesadzajmy, nie popadajmy w skrajności. Najczęściej to będą drobni handlarze i hotelarze. To oni widzą w was nadarzającą się okazję na ekstra zarobek. Poza tym takie ściemnianie można jeszcze trochę zrozumieć, ponieważ w państwach jak Kambodża czy Boliwia, gdzie naprawdę się nie przelewa, mieszkańcy nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc od państwa, naciąganie was na ekstra dolara to kwestia tego, czy oni dzisiaj zjedzą posiłek, czy nie. Jakie nieprzyjemności mogą was jeszcze spotkać w podróży? No weźmy taką najbardziej oczywistą rzecz. Noclegi. Kiedyś w Peru, i tego wam jeszcze nigdy nie pokazaliśmy, mieliśmy okazję być u jednego couchsurfera. Ugościł nas bardzo dobrze, wspólnie z żoną, para lekarzy. Wydawałoby się, że wszystko ok. Jego dom posiadał ogromny dziedziniec. Był to naprawdę wielki, wielki dom, odkryty z dziedzińcem. I na tym dziedzińcu chyba mama pani gospodarz chorowała na zbieractwo, przynosiła wszystko do tego domu i z jakiegoś powodu znalazło się tam na dziedzińcu kilkadziesiąt rodzajów drzwi. My nie wybrzydzając i nie chcąc po prostu urazić naszego couchsurfera, bo naprawdę to była sympatyczna osoba, uznaliśmy, że zostaniemy u niego na chyba 3 noce. Dostaliśmy swój pokój, który miał potłuczone lustra, oczywiście 2 pary drzwi dodatkowych i pachniał niekorzystnie, bym powiedział, żeby unikać złych słów. Ale oczywiście my jesteśmy tam dla doświadczenia tych ludzi, a nie żeby było nam super wygodnie. No i wszystko byłoby ok aż do ostatniej nocy, kiedy do mojego śpiwora dostały się jakieś robaczki, które bardzo pogryzły moje nogi. Do tego stopnia, że nie goiły się one przez prawie 2 tygodnie i lała się z nich ciągle krew. Trochę mnie to zmartwiło, bo groziło to pewnym zakażeniem, ale to była chyba najgorsza przygoda noclegowa, jaka nas spotkała do tej pory i mam nadzieję, że jedyna. Z takich innych rzeczy, ja na przykład bardzo nie lubię hosteli, nie lubię dormitoriów. Idea hosteli kapsułowych podoba mi się coraz bardziej, bo jeżeli nocowaliście kiedyś w hostelu, gdzie były łóżka piętrowe, no to trochę tej prywatności brakuje. Tutaj jednak macie jakby swoją kapsułę. Jest ona może nie największa i nie jest to cały pokój, ale jest wystarczająco miejsca, żeby się położyć wygodnie i nie wiem, poczytać książkę, jest kontakt, jest światełko, jest półeczka, także jest naprawdę fajnie, a do tego właśnie ta zasłona sprawia, że czujecie się jakbyście mieli swoją własną przestrzeń. Także polecamy takie hostele. Tak jak mówiłam, miejsca jest całkiem sporo, można się wygodnie rozłożyć i jeszcze mieszczą się jakieś graty. Jedyny minus? To chrapiący sąsiedzi. Dominik może wam coś o tym powiedzieć. Bo jeszcze pierdzieli. Puszczali bąki i bekali. I włączali alarm o 5 nad ranem, mimo tego, że wcale o 5 nad ranem nie chcieli wstawać. Także to jest jedyny minus takich miejsc, ale poza tym jest wygodnie. I tanio. Jednym z najważniejszych aspektów podróżowania są kulinaria, jedzenie i w ogóle cała ta otoczka smakowa. No więc na pewno nasłuchacie się bardzo, bardzo dużo o tym, że jak pojedziecie do jakiegoś biedniejszego kraju, to na pewno na każdym rogu czeka na was zatrucie pokarmowe. Nie wiem czy wiecie, ale nasze najdroższe zatrucie pokarmowe kosztowało blisko 3000 zł. Kosztowałoby w sumie, ale udało nam się na szczęście dotrzeć na rezerwację do hotelu wiszącego na skalę. A inne rzeczy, każdy wam powie, nie pij wody z lodem na przykład w Tajlandii, nie jedz sałaty i inne takie rzeczy. Posłuchajcie tak naprawdę, jak jest dobrze zjeść i się nie posrać. Śmiało mogę powiedzieć, że 70% naszych posiłków podczas całej tej podróży pochodziło z najbardziej podejrzanych straganów, tanich barów czy takich budek, które wyglądają jak stołówka dla szczur. Jednak tak naprawdę trzymaliśmy się zawsze jednej złotej zasady, że nie jemy w miejscach, w których nie ma ludzi. Zawsze jeżeli miejsce jest obładowane lokalsami, to znaczy, że jedzenie tam jest na pewno świeże i na pewno też jest bardzo smaczne. I takie z reguły było. Z reguły się nie myliliśmy i trafialiśmy na lokalnie domowe
dobre jedzonko. Warto zawsze dłużej poczekać i zwiększyć szanse na to, że kolejne dni nie będziecie umierać w łóżku lub co gorsza w jakimś transporcie na 700 km, jak to nam się przydarzyło jadąc do Boliwii. Także nie ograniczajcie się, próbujcie wszystkiego, co tylko się da w podróży. Zanim zakończymy tego vloga, przypominam o wysyłaniu do nas swoich materiałów filmowych, nagranych nawet telefonem lub w formie audio z odpowiedzią na pytanie, co w twoim życiu znaczy, bo chcieć to móc. Jak to interpretujesz? Mamy już pierwsze zgłoszenia, a z wszystkich materiałów zbudujemy jeden wspólny film podsumowujący całą naszą podróż. Wszelkie informacje o projekcie, przesyłaniu i zgłaszaniu filmów są na dole w opisie tego filmu. To już chyba wszystkie te złe aspekty podróżowania, jakie czyhają na was. Co wam się przytrafiło? Podzielcie się z nami swoimi historiami w komentarzach i co najważniejsze, pamiętajcie zawsze, że te złe wypadki to tak naprawdę przygody, które będziecie opowiadać z uśmiechem po jakimś czasie swoim znajomym, rodzicom, kiedy wszyscy mówili, że nie dacie rady, wy udało wam się. Przyjechaliście, przybijacie piąteczkę i a nie mówiłem? Zajrzymy tylko do dzielnicy Czerwonych Latarni, ponieważ jesteśmy ciekawi, jak to rzeczywiście wygląda.